No, dzień dobry Państwu. Rano jeszcze jestem niewyspany. No, what I mean, muszę dzisiaj jechać po Także w ogóle jeszcze jestem zaspany. No, no Także dzień dobry wszystkim. Ale pomyślałem, że. Po oceniamy sobie polskiego YouTube'a. Gdyż wpadłem w jakiś taki ciąg strasznych po prostu filmików. I no, muszę się z Wami nimi podzielić. Bo głupoty, jakie tam są, to po prostu szkoda gadać. Ten pierwszy jest taki, pierwszy jest ok, yy... chodzi mi tylko o przepis, poprawię trochę przepis, który jest tam podany, bo no, mo można ten przepis na, na makaron poprawić. Ale później, już w skakujemy w głęboką wodę od mentów główna. Także <laughs> załóżcie kombinezony, napijcie się kawki jeszcze. I lecimy! Na początku mam filmik yy, Obiad dla nastolatki I to jest przepis na makaron z krewetkami Jednak Jak dla mnie ten przepis można Znacznie ulepszyć o, Obejrzymy kawałek Co dziś na obiad? Dzisiaj kółko. kółko! A co to jest kółko? Też nie mam pojęcia Zrobiłabyś coś innego Na przykład makaron z krewetkami Nie mam krewetek! Ale za to ja mam i ty zrobisz. Okej, okay. pierwsza rzecz, masło. Nie, nie używajmy masła. Używajmy oliwy, oleju z awokado. Nie masła. Masło w tym przypadku nie zbyt nam daje... No, ten smak masła w tym makaronie nie jest dobry. Oliwa albo olej z awokado. Szalotka, dobry wybór. Pomidorki też dobry wybór. Chociaż ja bym dał więcej, bo do tego sosu z tych pomidorków wiele nam nie wyjdzie. Tak ze dwa razy więcej, spokojnie. Na taką ilość makaronu, jaka tu będzie. A, krewetki. No mm, osobiście użyłbym takich surowych, które by się usmażyły w nie oddały smak, no bo wiadomo surowa krewetka która się usmaży, zostawia ten smak, jak, jak w bulionie, nie? No i zdecydowanie użyłbym więcej dla mnie. Ta porcja to nawet nie jest dziecięca tych krewetek, no ale każdy robi jak lubi, tak? Dla mnie trochę za mało. Pietruszka, bardzo dobrze. I tak, część pietruszki na patelnie. Część zostawiamy świeżo na posypanie. Oni tak tu robią, czyli jest OK. Sól, pieprz. Makaron. Woda się powinna trochę bardziej gotować. No, bardziej powinna się gotować. Na co się zagotowała. I tak. Tu jest błąd. Ten makaron jest odsadzony i to chyba przepłukany też od razu wodą. Bo jest jakiś taki błyszczący. Jak robimy taki sos, to makaronu nie odsadzamy, nie płuczemy. Tylko bierzemy chwytak albo taką specjalną łyżkę do makaronu i z garnka i na patelnię. Z garnka i na patelnię. Żeby ta woda ze skrobią była i zagęściła nam ten sos. I żeby ten sos yy, no, po prostu przylepiał się do tego makaronu, a nie spływał. Bo jak spłukamy makaron, to i sos będzie z niego spływał. I zdecydowanie, no na taką ilość sosu mniejsza ilość makaronu. No dobra, mamy danie skończone. I no, tak no jak mówiłem, jak najbardziej można to poprawić. Makaron nie płukamy. Więcej pomidorów. Zdecydowanie, bo to nie jest taki sos dobry. Nie masło, tylko oliwa. To taki na poprawę. Lubię właśnie poprawiać rzeczy kulinarne. Lubię też przecież gotować, więc no. Polecam ten makaron, tylko zróbcie go w wersji poprawionej. A teraz idziemy głęboko. Te czeluści diabelskie. Jak ja widzę, że ktoś pracuje na etacie, zarabia 3000, a kupi telefon za 4, to według mnie to jest głupie. Po co ci taki telefon? Czy ty go użyjesz? No po to mi taki telefon, że mi się podoba. Kurwa, jego mać, no. Do pracy, nie muszę raczej... używać telefonu do pracy. Czyli nie. Czy ten telefon jest dużo lepszy od takiego przeciętnego smartfona? Dzisiaj już nie. One są lepsze, ale nie na tyle, żebyś musiał wydawać aż tyle pieniędzy. Ja mam iPhone'a, moja żona ma iPhone'a, ale dla nas to jest naprawdę znikomy wydatek. Kolejna rzecz. Ja nie mam iPhone'a, bo nie lubię iPhone'ów, ale też nie znaczy, że muszę mieć kurwa telefon jakiś chujowy. No to wszystko jest kupione na firmę. Ja mam po prostu taki program lojalności na firmę. Widzicie, ja też mam firmę, ale to nie znaczy, że od razu muszę mieć iPhone'a. Po, powiedzmy, że mam telefon ze średniej półki, no bo po prostu nie widzi mi się wydawać dwa razy tyle na droższe. Ale nie dlatego, że po prostu mam inne wydatki. Wolę sobie kupić książkę niż telefon, bo ten telefon rzeczywiście się sprawdza. A jeżeli ktoś chce sobie kupić telefon i kurwa sam na niego zapracuje, no to to nie jest głupie, bo to jest jego... Wybór, tak? Jak chce się zadłużyć, niech się zadłuży na ten telefon. Ważne, że pracuje i później go spłaci. No to się kurwa czekacie, no bo pan ma firmę i teraz no, biedni muszą być biedni, no bo yy, dobry telefon to musi być oznaka teraz kurwa wyższości. Należysz do arystokracji yy, ekonomicznej i dlatego, a jak jesteś biedny, to nie, nie możesz sobie kupić dobrego telefonu. No ja rozumiem, może to i jest głupie, ale jeżeli ktoś chce, no to niech kurwa ma. Z czym to jest problem? Nie ma co go wyzywać od idiotów. I tu widzę, to jest taki przepas kurwa sprytny, podprogowy. A nie kupujcie, bo to jest głupie, to nieważne, to nie ma, nie ma sensu, nie potrzeba. A tu naprawdę chodzi o to, że nie, jak jesteś biedny, to kurwa ma... trzeba widzieć, że jesteś biedny. A jak masz telefon, no to znaczy, że już wtedy ta granica się zaciera. To już wtedy nie jestem taki special i kurwa, mam swoją firmę. No powiem wam, że ja też mam swoją firmę. To nie znaczy, że kurwa, jestem jakiś special. Tak, nie należy do burżuazji, Nie należy do wyższej klasy średniej czy niższej klasy kurwa 1%. Czyżściowy u jakiegoś operatora? Powiedzmy, wymieniając telefon, mam 1000 złotych liżki. Wrzucę sobie to jeszcze wszystko w koszty, bo to jest dla mnie koszt. Dobra. Y Programy lojalnościowe z tygodni. Dobra, dobra, pierdół, pierdół, sali, muchy, będzie wiosna. Ludzie! Chcecie mieć dobry telefon? Kupcie sobie dobry telefon. Harujecie na to ciężko? Nie słuchajcie jakichś idiotów w internecie. To są wasze pieniądze. No, nie, nie wiem więcej co powiedzieć. Nie dajcie sobie wmówić, że jak jesteście biedni, to kurwa nie stać was na dobry telefon. Bo kupicie sobie dobry, jak to mówiła moja babcia, że biednego nie stać na to, żeby kupować tanie rzeczy. Kupicie sobie telefon za te 3000, 4000 zł, tylko używajcie go kilka lat. I wtedy będzie wszystko dobrze. I to będzie nawet lepsze rozwiązanie niż co jakiś czas kupowanie nowego telefonu słabej jakości, które nie ma sensu. No, bo to nie ma sensu. Także naprawdę, zawsze są jakieś promocje, gdzie się coś trafi, kupujcie i, i tyle. Dalej. Znajomi doskonale wiedzą, że ja nie pożyczam 5 zł, 5 tysięcy, 50 tysięcy. Jeżeli bym miał taką potrzebę, to komuś mogę te pieniądze podarować, ale nie pożyczam. Dlaczego? Parę razy w życiu to zrobiłem, za każdym razem musiałem się upominać o swoje pieniądze, a potem tracić znajomych. Dla mnie to jest niekomfortowe, że muszę się upominać o to, żeby ktoś mi oddał, a dla kogoś to jest niekomfortowe, że cały czas się upominam o to, żeby mi oddał. Jeżeli raz komuś pożyczysz, to powiem Ci z doświadczenia, że będzie non-stop do Ciebie chodził i będzie chciał od Ciebie pożyczyć, bo wie, że Ty jesteś tą osobą, która pożycza. Dlatego uważam, że pożycz. To jest bardzo zły zwyczaj. Okej. Okay. No, można, można wybrać być można wybrać być człowiekiem. Oczywiście chronicznym pożyczaczom nie pożycza się pieniędzy, ale nie ma też, że nigdy nie pożyczam. Każdy ma różne sytuacje. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i możesz mu udzielić tej pomocy, no to powinieneś mu udzielić. Jak, nie, jak odda, no to jest wszystko super. A jak nie odda, no to pozbywa się natręta za cenę tej pożyczki. Tak trzeba na to patrzeć. A to, że traci znajomych. No puchuj mi taki znajomy, który nie potrafi no, szczerze ze mną pogadać i powiedzieć, że potrzebuje pomocy, wziął i nie oddaje. No taki znajomy mi kurwa niepotrzebny, tak czy inaczej. Więc załóżmy, że to jest zapłata za to, żeby pozbyć się z mojego życia. Ale nie, nie, nie mówmy teraz tak, że nie pożyczaj, nie wolno, to jest tylko moje, moje, moje. No. no, różne są sytuacje, różne są wybryki natury, ale jeżeli też ktoś potrzebuje cały czas pomocy, no to może warto też by się zastanowić, w jaki inny sposób mu pomóc. Hej tam stary, no, cały czas ci czegoś brakuje, może potrzebujesz tego polecenia, gdzieś tam cię załatwię lepszą pracę, cokolwiek i wtedy jest jeszcze lepiej. Jeżeli mamy takie możliwości, no. no. ale jeżeli ktoś nie chce, nie nauczy się, no to tam po trzecim razie, no to już wiadomo, no to już wtedy jest sprawa beznadziejna. Ale nie róbmy też tak, że nie wolno. Ja mogę podarować, ale nie pożyczę. No niektórzy nie chcą być podarowani, niektórzy po prostu są w gorszej sytuacji, chcą pożyczyć i później oddać. No, bądźmy ludźmi. Dalej. Mam ci pomysł na to, jak zarabiać 4,5 tysiąca w wieku nawet 12 lat. Wystarczy, że się przejdziesz po wszystkich sąsiadach, ale bez wyjątku. Po prostu wszystkich w zasięgu nawet tam powiedzmy kilometra dwóch, i poprosisz ich o to, żebyś mógł im umyć furę za frajer. I jak się sprawdzisz, no to wtedy ewentualnie będą mogli Ci to wynagrodzić. No i teraz stary, jak nawet same środki miałbyś myć tych samochodów, bo nikomu się nie chce tam szyby, myć, przynajmniej mi i tak dalej. Będziesz im pucował fury. Jesteś w stanie mając kilka samochodów dziennie wyciągać 100-150 zł e, każdego. Dobra, Tutaj Mamy kolejne pierdolenie o tym, jak nielegalnie 12 latek może zarabiać 4500 zł. Po pierwsze, ten scenariusz jest kurwa, nie, nie, nie do spełnienia. Już niemożliwe. To nie jest prawdziwe życie. Wiecie, w prawdziwym życiu tak nie ma. Ale jest to kolejna oznaka tego, tego naszego nowoczesnego kapitalizmu. Haruj najpierw za darmo, żeby się wykazać, co potrafisz. To jest największa głupota. Haruj za darmo, żeby pokazać, że potrafisz. Kurwa, co to jest? Niewolnictwo nowoczesne? No tak to wygląda. Softcore, kurwa, niewolnictwo. Nie. Możemy poprosić symboliczną opłatę jak chcemy, tam 5 zł. To już jest coś, ale nigdy za darmo. Bo tutaj mamy za darmo, a jak się, a jak się... No jak się postarasz, jak się wykażesz, to dziś wynagrodzą to. Nie chuja. Nikt ci nic nie wynagrodzi. To nie jest. To nie jest kurwa wolny rynek. Nie na ręka wolnego rynku, że jak się starasz i ciężko pracujesz, to będziesz miał pieniążki. Nie, to jest bajka. Nie będziesz miał żadnych pieniążków. Zawsze wymagajcie. Zapłaty, jeśli choćby to symbolicznej. Co dla klienta ma faktycznie znaczenie? Szybkość osiągnięcia rezultatu. Jeżeli mamy dwóch dentystów, pierwszy wyrywa zęba w godzinę, drugi wyrywa w 5 minut, to cena nie ma znaczenia. Wybierasz tego, który wyrywa tego zęba w krótszym czasie, ponieważ. Okej. Okay. Kolejna kurwa głupota. Nie szybkość. Nie szybkość. Kilka lat temu moja, moja mama poszła do dentysty, który taki dobry, szybki, sprawny, i kurwa co. Wyrwał jej złego zęba, nie tego co trzeba. No po prostu cyrk. Więc najważniejsze dla klienta jest jakość usługi. Szybkość jest może na drugim, trzecim miejscu po cenie. Kurwa, jakość, nie szybkość. Nie masz zapierdalać jak mały robocik, bo to jest kolejny ten. Um, grind mindset, że musisz napierdalać za darmo i kurwa jeszcze szybko, bo przychodzi taki facet czy inny, no i on cię zatrudnia i ty masz napierdalać 16 godzin dziennie za darmo i jeszcze szybko, bo klienci będą niezadowoleni. Kurwa jego mać. Jak pójdziesz do dentysty i ci wyrwie zęba w 5 minut, ale ci kurwa wyrwie złego zęba, to nie ma znaczenia, ile mu zajęło wyrwanie tego zęba. Jesteś wkurwiony tak czy inaczej, zjebał ci szczękę. Ludzie, co wypierdolidzie na tym YouTube? Słuchać się tego nie da. Jeżeli ktoś jest młody, jeszcze jest silny, to w zasadzie ma do robienia tylko dwie rzeczy: praca i rozwój oraz sen. Jeżeli w tym samym czasie poświęca się czemuś. Nie. Jeszcze jest coś takiego jak kurwa rodzina, związek, przyjaciele, pasja jakaś, coś co człowiek lubi rodzić, ale nie. Masz tylko. Pracować i spać. Normalnie, haruwa, najlepiej to zamieszkaj w baraku, nie wracaj do domu. To mokry sen tych wszystkich kapitalistów, tych takich no, pseudo, pseudo-kurwa ekonomistów, że takie mieć takie osiedla pracownicze jak w Chinach, to normalnie się spuszczają przez sen nad tym, żeby normalnie to 5 minut z hali produkcyjnej do domku, w domku tylko 2 godziny pospać i z na halę produkcyjną. Innemu, to nigdy nie wejdzie na poziom, do którego mógłby wejść, gdyby zajął się tylko i wyłącznie pracą. Co by teraz robił taki Robert Lewandowski, dajmy no tak, na to? Przykład Roberta Lewandowskiego, czyli jeden kurwa na 38 milionów Polaków, i to ma być, to ma być średnia odpowiadająca życiu każdego innego Polaka z Urko kowalskiego Kowalskiego. No proszę Was. Gdyby całkowicie nie poświęcił się piłce nożnej, gdyby nie dostosował do tego diety, całego sposobu myślenia, gdyby nie oddał się całkowicie piłce nożnej. Może grałby w Lechu, nie wiem, może grałby nawet w Borusi, no ale nie grałby w Barcelonie, tak? Więc jeżeli ktoś mówi, że, że no ja osiągnąłem sukces zawodowy... Okej, okay. czyli po prostu no masz iść do mencena, który daje 3000 zł brutto czy tam na rękę, jebać 16 godzin dziennie i to jest dla ciebie rozwój zawodowy i osobisty i spać pod biurkiem. No, 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 Po co mi cztery auta? Sprzedaję i ósemkę, sprzedaję siódemkę, będę jeździł skuterem, bo mnie stać, żeby być biednym człowiekiem, to jest zajebiste. Następnym razem przyjadę do Ciebie tramwajem. Albo na osiołku, mam to w dupie. To jest fajne. Wiesz o co chodzi, że ta siła się bierze z tego, że idę na trening na półtorej godziny i podchodzą obcy ludzie, mówią, jak tym, dlaczego Ty ćwiczysz, my robimy załóżmy jedną serię, Ty robisz cztery. Oni robią odżywki jakieś tam białeczne, czy jakieś tam białka, a ja piję wodę mineralną, tak? I wpierdzielam później na suchopłatki owsiane. To jest fajne. Tutaj nawet nie wiem, jaki komentarz do tego być. Po pierwsze, wyśmiewanie, kurwa, biednych ludzi, którzy, no wyśmiewanie ludzi, którzy jeżdżą tramwajem. To jest zjebane. Po drugie, po ci 4 cztery czy osiem aut, bo gdzieś indziej się ten gościu chwalił, że ma 8 aut. A, no i co, jestem takim kurwa czadem, że idę na siłownię i piję wodę mineralną. No powiem wam, że ja też jak chodziłem na siłownię, to piłem tylko wodę mineralną, bo nie lubię tych wszystkich białek i tych innych. Więc... no co prawda nie wpierdalałem płatek owsianek na sucho, więc no pewnie tu jest ten problem, dlaczego jeszcze nie jestem milionerem i nie wiem jaki kolor ma moje Bugatti, bo takiego nie mam. Ale no widocznie to był mój błąd, tak. No, jak to stara mądrość mówi, mój pierwszy poważny błąd w życiu było urodzenie się w biednej rodzinie, także no. Tutaj tych problemów pan nie ma. Dlaczego by? Bez... Tutaj. O, to jest dobre, tutaj osiągamy dno, ale to YouTube'a, a nie edukacja. System edukacji to dno? Każde dziecko urodzone w okupacji zwanej trzecią RP. <laughs> Zaraz pierdolne Fikoła. Okupacja trzeci RP, ja uczęszczał lub uczęszczało do szkoły i nic z niej nie wyniosło. Każdy, co jest ze szkoły, wynosi. Na przykład, kurwa nauczanie czytania i pisania. To wystarczy, żeby sobie człowiek poradził. Jako ktoś nauczy czytać i pisać, to już reszta może zależeć też i od nas. Ważne, żeby to się nauczyć. A słyszałem, że. Te procenty ponownego analfabetyzmu w Polsce i, i na świecie w ogóle osiągają jakieś rekordowe liczby. 12% społeczeństwa nie potrafi czytać ani pisać? No przecież to jest chore w dzisiejszych czasach. To jest najważniejsze. Podstawy. Pytanie, czemu się tak dzieje? Otóż sprawa jest prosta, choć w minutę całkowicie jej opowiedzieć się nie da. Obecny system edukacji to nic innego jak tresura najmłodszych pokoleń. Każdy odskok od normy Własne zdanie jest piętnowane przez nauczycieli. Tak, tu bym się mógł zgodzić, gdyby nie to, że odskok od normy i własne zdanie w przypadku ludzi takich jak ten facet oznacza totalną głupotę. Nic więcej: błąd na błędzie, błędem pogania. To jest ich własne zdanie. Dlatego jest ono piętnowane, bo to jest po prostu głupoty. Takich głupotów, jak oni wypisują to. Ciężko znaleźć. Najbardziej znamienny przykład tego jest w historii i przedmiotach ścisłych. Kasta nauczycielska żyła w czasach planu Balcerowicza, który był kasta nauczycielska to brzmi jak jakaś kurwa mafia. Teraz się okazuje, że pani Marta, co mnie polskiego uczyła w gimnazjum, to jest jakiś szefem miejscowego gangu nauczycielskiego. Pozdrawiam panią Martę. Był marionetką Sorosa i zniszczył polską ekonomię, jednakże w książkach mówi się o nim w samych superlatywach i nie ja się w ogóle nic nie uczę o Balcerowiczu, więc chyba moja historia nie doszła do tego momentu. Z <laughs> co widać po materiach na moim kanale, zatrzymałem się na starożytności. Wolno ci tego podważyć. Mit wielkiego bohatera, a tak naprawdę zbrodniarza Piłsudskiego, także Normalnie nie... Normalnie Piłsudski to jest taki polski Hitler się okazuje. ...jest w szkole możliwe do krytyki, a przecież ten człowiek zniszczył Polskę i pozbawił Polaków wolności. No ciekawy jakim sposobem. Szkoda, że tego nie wyjaśniają, bo bym no, posłuchał sobie, jakie to jakie to sensacje XX wieku w rozdział drugi mamy. Masz myśleć emocjami, wykonywać zadania zero-jedynkowe. Emocjami? Właśnie chodzi o to, że masz myśleć bez emocji. Ułak komputer i odpowiadać na pytania tak lub nie. Taki system edukacji wyklucza indywidualizm. Tak, ale w gruncie rzeczy facet ma rację. System edukacji powinien być otwarty na myślenie krytyczne. Dlaczego powstały uniwersytety? Żeby klasa bogatych, elity te ekonomiczne, pozostały bogate na szczycie, bo żeby uczyły ich mówić. Filozofia powinna być obowiązkowym przedmiotem w szkole. Filozofia. Zabrać pół matematyki, dojebać filozofię. Tak. To powinno być wymagające, bo właśnie filozofia uczy krytycznego myślenia, które pozwala no, bogatym zostać bogatym, a biedny biednym. Chociaż też to trochę zmienia. Ale przecież zawsze tak było, że to nowe pokolenie jest po prostu takie głupie, a później dopiero wyrasta. To już przecież... Czytałem ostatnio Plutarcha, Suli, to, to Plutarch narzekał na to samo, ale no filozofia i uczenie krytycznego myślenia jest jak najbardziej krytyczny no krytyczne, czemu Paypal osiągnął taki sukces, a kilkanaście innych firm, które pracowały nad podobnym produktem w tym samym czasie nie. Bo w Paypalu się pracowało po kilkanaście godzin na dobę, bo oni spali w biurze, często spali pod biurkiem na jakimś tam kartonie czy przykryci jakimś kocem. I dlatego Elon Musk czy tam Peter Thiel stali się legendą, dlatego zbudowali tak wielką firmę, bo takim się chciało. A ich konkurenci, którym się aż tak nie chciało, przegrali już nikt teraz w tym momencie o nich nie pamięta. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że moja metoda pracy jest zła, no to niech mnie na wolnym rynku i będzie miał z tym problem. Bo... Panie Medzen, nie da się go pokonać na wolnym rynku, bo jego nie ma na wolnym rynku, nie ma żadnej jakiejś, kurwa firmy informatycznej ani nic. Wolny rynek y, i paróweczki nie istnieje, jest nierealny. Y, po drugie, dlaczego PayPal osiągnął sukces? Dlatego, że pan Elon Musk y, Odziczył fortunę po swoim tatusiu, który kurwa wykorzystywał niewolników. Dosłownie niewolników. Więc yy, ja naprawdę nie, nie cierpię, nie znoszę i budzi to we mnie obrzydzenie, kiedy ktoś spuszcza się nad maskiem i opowiada, jaki to on jest piękny, cudowny i zaradny, chuj tam, co on jest na skraju bankructwa tak naprawdę. Już nie raz i nie dwa były opisy. Obejrzyjcie sobie filmiki Thunderfoota. Jest taki youtuber, dobry, który właśnie wyjaśnia maska, między innymi. Wszystkie obietnice maska, w zasadzie, które obiecywał, opóźnione, nie do zrealizowania. Yy, udowodniono mu, że lobbował różne pomysły po to, by lobował ten swój hyperloop w Kalifornii, żeby no, że po, zbuduje podziemne autostrady, które szybko pomogą przemieszczać ludziom. Dlaczego? Dlatego, żeby zablokować projekt szybkiej kolei. No przecież to jest kurwa skandal. No to jest zbrodnia. Jak można tak robić? I teraz nie ma ani kurwa Hyperloopa, ani nie ma kolejki. Na tym polega właśnie lo lobbying. Elon Musk jest po prostu scam, skam, scam, legit, 100%, no scam tak naprawdę. Ale no tak to wygląda. A jego fortuna jest zbudowana na niewolniczej pracy w RPA. No tak samo jak dzisiejszy Dubaj. Ile setek tysięcy Etiopczyków tam pracuje, nie, dosłownie niewolnicy, a nawet nie mają kurwa systemu kanalizacji w mieście, tylko szamba. Dlatego ja na przykład nigdy do Dubaju nie pojadę ani tam do tych żadnych okolicy, bo ja, ja bym się czuł po prostu splugawiony, bym miał krew na rękach. Ile mamy z, jest informacji o niewolnikach po prostu y, pracownikach tam domowych w niewolniczych warunkach, którym nie wolno opuścić, nie płaci im się, którzy po prostu popełniają samobójstwa, bo nie dają rady już wytrzymać tej, tego, tego napięcia, tego wyzysku. I jeżeli ojciec Ilona Maska albo coś takiego i na tym zbił fortunę, to dla mnie to jest po prostu karygodne, i wstyd powinien czuć, a nie teraz się chwalić i być kurwa słodkim milionerem, który raz mówi, że wyda 40 miliardów na Twittera, raz mówi, że nie wyda 40 miliardów na Twittera, a koniec końców pieniądze kurwa giną, teraz odjebał z tym, z tym linkiem na Ukrainie, zapomniałem jak się to nazywa, nagle trzeba mu płacić kurwa, nie wiem, 40 chyba milionów dolarów, no pojebało człowieka. Ja miałem ostatnio Dobra, taką rozmowę z moim tatą, który który do mnie zadzwonił zaszokowany, że Dostał telefon od naszego wspólnego znajomego, który, który był rozbity, który kompletnie nie wiedział, co zrobić, bo synowi kilkunastoletniemu popsuł się komputer i zagroził rodzicom, że jak tego nie załatwią 48 godzin, to to nie skoraj popełnić samobójstwo, bo dla niego życie straciło sens. Rozumiecie to? Psuje się komputer, a ktoś mówi, młody człowiek, który jest na starcie swojego życia, którego powinno cieszyć, nie wiem, niebo, pierwsza randka, szkoła, rozwój, świadomej, że życie przed nim? Ktoś myśli o tym, żeby skończyć swoje życie, bo zepsuł się komputer? No tak, tak to się dzisiaj dzieje. Panie Borek, co ty pierdolisz człowieku? Co ty pierdolisz człowieku? I, i... Trzeba być debilem, żeby nie widzieć, że to jest po prostu oznaka czegoś poważniejszego, głębszego, jebanego problemu, który siedzi gdzieś głęboko. To nie jest tak, że sam komputer jest przyczyną yy, myśli samobójczych. Nie, tam się dzieje coś zdecydowanie bardziej poważnego, a na przykład komputer to jedyna rzecz, taka metoda, wiecie, samoistnej pseudoterapii, nie? jak ktoś się na przykład leczy z depresji alkoholem, czy coś takiego. I, I to trzeba pomóc. A nie, kurwa, teraz opisywać, o jakie wy jesteście, kurwa, yy, słabe usze, bo komputer wam się zepsuł i chcecie się zabić. No, to jest słabe. To jest naprawdę słabe, bo, no, jest poważny problem. A, a spłycanie go do tego komputera jest po prostu zamytaniem tego problemu pod dywan. Niczym innym. Więc, no, Borek. No, ale to nie tylko Borek, tak, to, to, to wiele ludzi tak ma. Ignorujemy problemy młodych, no, uznajemy je za błahe, nie zastanawiamy się nad nimi, no, a później naprawdę dochodzi do problemów. I taki człowiek do później dorasta i mamy duże problemy, dorosłe problemy. No to tak jak nie wiem, no dorosły też się potrafi złamać, no macie ciężki okres, ciężką sytuację i no, nie wiem, no, przejdziecie na czerwonym świetle, dostaniecie mandat, i, i no, niby to nie jest jakaś no, wiadomo, można smutne, ale po prostu was coś pęka wtedy i po prostu tracicie zmysł, tracicie no, świadomość, włącza wam się psychoza. To jest po prostu niewidzialna, niewidzialny nacisk nakładającego się stresu, i, i zmartwień, i, i strachu, i lęku przez miesiące, czasami nawet lata i wystarczy ten, ta, ta przysłowa kropla, która przelała czarę goryczy. I ten komputer był właśnie taką kroplą. To trzeba umieć zobaczyć. Nie ma takiej opcji, niech przyjdzie do mnie 10 pracowników i z głodu nie umrze. Jeżeli ja będę sprzedawał coś przykładowy, to co ja robię, owoc. Sprzedaję po 4 zł, ja muszę z tego 4 zł oddać pracownikowi. Ten tym. skoro on zarabiał kiedyś 1000 zł, ja sprzedaję drożej, ja jemu też dam więcej. To jest samoistne, więc. Okej. Okay. Pudzian, no ogólnie, tutaj akurat mówi, okej, okay, tak to powinno wyglądać. I może on tak robi w swojej firmie, nie wiem, nie pracowałem. Nie chodzi o to, żeby pracując nie umrzeć z głodu, tylko żeby żyć w miarę jakoś godnie. Bo to, żeby nie umrzeć z głodu, to znowu puk-puk witamy w niewolnictwie. Już któryś raz o tym, no po prostu się to przewija. W tym poradników nowoczesnych biznesmenów. I tego na YouTube jest po prostu masa i to jest jakaś, nie wiem, jakaś zaraza, jakaś paranoja. Tak, powinno być tak. Pracodawca, firma ma większe zyski, pracownicy mają większe wynagrodzenia. Tak powinno być. Ale w większości tak nie ma. Szef się bogaci. Mamy miliony, 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 a, a pensje zostają na tym samym poziomie. O, później mówi, że to jest samoistne. No, że dla niego tak. I, i jeżeli robi pracownikom, rzeczywiście płaci im więcej, bo sam więcej zarabia, jest jakiś procent od tego, no to dobrze, to chwała mu za to. Tak powinno być, bo pracownik powinien być częścią firmy i zarabiać zgodnie z jej zyskami. Ale niestety, no, tak nie jest. No, i trzeba godnie żyć, a nie tylko przeżyć. No, tego wielu pracodawców zapomina, tych Januszy, złodziei, kapitaluchów. No, niestety. Ani, co jest najtrudniejsze, żeby mieć swój dom? Odwaga. Odrobina odwagi. Jak jest odwaga, jak przezwyciężysz strach, nagle znajdzie się wujek, który ci pomoże. Wujek z Ameryki umrze i zostawi ci spadek: 12 milionów dolarów, nie? Nagle znajdą się chęci, żeby trochę popracować, trochę odłożyć. To może jest nie sexy gdzieś w dużych miastach, ale sporo ludzi dzisiaj sami, sami budują swoimi rękami swoje domy. Gościu, znowu to pytanie, które wraca dzisiaj jak bumerang. Co ty pierdolisz? Ludzie budowali swoje domy od dawien dawna, kurwa, od wieków. I co tu jest w tym nie sexy? Co tu jest w tym nie do zrozumienia? Jeśli człowiek potrafi, to buduje. Nie każdy potrafi. Ale jeżeli umiesz mniej więcej, no przynajmniej nie wszystko, no ale na przykład jesteś elektrykiem, no to wiadomo, że sam sobie zrobisz elektrykę w domu. Niepotrzebny ci inny facet. Jeżeli jesteś, umiesz kurde układać cegły, to sam poukładasz cegły. No nie, nie wiem, no. Jeżeli jesteś taki, że umiesz robić na dachu, to to zrówniasz kolegę i razem z nim robicie dach. No ja pierdolę. Co tu jest niesekcji? Co tu jest dziwnego? Co tu znowu jakieś odkrycie jebanej Ameryki od nowa? Trzeba mieć tylko odwagę i chęci. I nie trzeba mieć pieniędzy. Trzeba mieć chęci, Jak będziesz miał chęci. To przyjdzie Wółek. Taka Deux Ex Machina, nie? Bullshit. That's how I feel. Total fucking bullshit. No oczywiście. I nie wiem, po co on wykałaczką tę stówkę yy, przebija, z jakaś metamorfoza miała być, czy coś takiego. Wykańczają, malują, często bardzo eleganckie y, kobiety, starsze, młodsze, y, robią z mężem podłogę. To nie, to nie wstyd, to jest właśnie yy. coś. To kogo on to mówi? Do jakiejś kurwa, nie wiem, y, bananowych y, ludzi? Bananowe ludzi tak to mam w dupie. On, on jest na pewno bananem, a to widać, ale on może dlatego to mówić, żeby przekonać samego siebie, że nie jest bananem. Ale jest. Jest bananem i to mocnym. Zresztą nie tylko on tam, Mecen, Banan i tych innych na początku też w tych telefonach. Ech, także no, e, wpadłem właśnie w taką ciąg, w taką króliczą norę. I powiem Wam, że po obejrzeniu czegoś takiego człowieka może dostać depresji. Jak głupota jest popularna, jak głupota się sprzedaje, cóż, nie pozostaje mi nic innego jak ugotować makaron z krewetkami. Co i Wam polecam? Jakieś dobre jedzonko na weekend, smacznej kawusi <noise> i dużo spokoju i wolności od głupoty i braku zdrowego rozsądku. Miłego weekendu, trzymajcie się, cześć.